To polscy policjanci rozpoczynają działania już w piątek, a więc 29 października i te działania potrwają do 2 listopada. Jest to okres Dnia Wszystkich Świętych, to jest okres wzmożonej, intensywnej pracy wszystkich policjantów, bo nie tylko policjantów ruchu drogowego, ale również piątku kryminalnego, służb prewencyjnych. Przypuszczamy, że ten ruch będzie niezwykle wzmożony, tym bardziej, że aura ma sprzyjać tym najbliższym dniom. Także przewidujemy, że ten ruch się może rozłożyć, że i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek, także tutaj ciężko coś jakby prognozować. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, czyli na taki maksymalny, że te odwiedziny będą w maksymalnym stopniu. Jak zatem zmieni się ruch i komunikacja, jeśli chodzi o przyjazd na cmentarz główny, cmentarz komunalny, ilu policjantów będzie w to zaangażowanych? Będzie na pewno więcej dodatkowych patroli. Tu na wstępie też już apeluję, aby można powiedzieć rozłożyć ten dojazd do cmentarzy. A więc osoby, które jadą z Załodża, z ulicy Pruszkowskiej, Koszyka, z Śródmieścia, aby dojeżdżały ulicą Niemodlińską, a stamtąd wjeżdżały na parking do centrum handlowego. Natomiast osoby, te, które tutaj jadą od kierunku ulicy Wrocławskiej, jechały na wprost i też również tutaj na ten pobliski parking przy centrum handlowym i stamtąd pieszo można tutaj przejść przy tym rondzie. Te rondo oczywiście będzie przez nas zabezpieczone. Tam będą kierować policjanci ruchem, aby oni, ci piesi mogli spokojnie, bezpiecznie przejść na tą drugą stronę. Także tutaj zachęcamy właśnie do korzystania z tego parkingu przy centrum handlowym. Jak zmieni się sama organizacja ruchu sterowana przez policję, gdzie będą ustawione patrole, gdzie nie można będzie dojechać tam, gdzie zwykle dojeżdżamy, gdzie te najważniejsze, najistotniejsze zmiany, na co już powinni się kierowcy przyszykować? Najistotniejszą zmianą to na pewno skrzyżowanie Wrocławska-Domańskiego. Tam będzie wyłączony lewoskręt w kierunku ulicy Cmentarnej. Ten lewoskręt będzie dopuszczony tylko dla autobusów, komunikacji publicznej i służb komunalnych, natomiast pojazdy, osoby odwiedzające groby będą jechały tutaj na wprost przez to skrzyżowanie i tutaj w razie potrzeby będzie stał w pobliżu patrol, jeżeli będą utrudnienia, podejmie ręczną regulację ruchem. Następnym takim newralgicznym miejscem również będzie skrzyżowanie ulicy Cmentarnej z ulicą Domańskiego, bo wiadomo, stamtąd pojazdy będą wyjeżdżać, ale tam tylko ruch będzie się odbywał i wyłącznie w prawą stronę, nie będzie to dotyczyło autobusów MZK. Pamiętajmy również o tym, że jadąc ulicą Domańskiego nie będziemy mogli skręcić w ulicę Cmentarną. Trzeba dojechać do skrzyżowania Wrocławskiej z ulicą Domańskiego i na tym skrzyżowaniu skręcić w lewo w kierunku właśnie centrum handlowego. Istotne zmiany będą również na ulicy Zamiejskiej Ludowej. Tam zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wjazd będzie od ulicy Zamiejskiej, a wyjazd od ulicy Ludowej. 10 Sudecka zostanie bez zmian, będzie to ulica dwukierunkowa, a więc spokojnie będzie można dojechać do tej nowej części parkingów. Zaczynamy od tych wczesnych godzin porannych i widać właśnie, tutaj wspomnę o tych takich falach tych osób, które odwiedzają te najbliższe groby, to są właśnie te wczesne godziny poranne. Jest to, można powiedzieć, taka pierwsza fala do tej części obiadowej. Ta chwila obiadowa troszkę właśnie jakby uspokaja ten ruch, a po części tej obiadowej zauważamy falę tych osób, które chcą odwiedzają grupy. Kierowcy to jedno, no ale będzie mnóstwo pieszych i tutaj chyba musimy zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo ogromu osób przechodzących, tak jak pan powiedział, na osób korzystających z autobusów, z komunikacji publicznej, no i kierowców samochodów, bo o sytuację niebezpieczną po prostu wtedy nie trudno. Tutaj pamiętajmy o zapewnieniu widoczności, poprawie widoczności w swoich samochodach, także uzupełnijmy ten płyn w spryskiwaczach, także tutaj też pamiętać jakby tym wyposażeniu pojazdów, zadbać o to, żeby były te światła, uzupełnić te żarówki, to wszystko ma, to są wszystkie ważne rzeczy, które poprawiają bezpieczeństwo nasze i tych pieszych. A samych pieszych, tak już wcześniej wspomniałem, zachęcamy do używania elementów odblaskowych, to nie tylko właśnie w tym obszarze zabudowanym, bo są miejsca w obszarach zabudowanych, gdzie nie są one dostatecznie oświetlone.